Rok 2008 przez wiele osób jest uznawany najlepszym rokiem Roberta Kubicy w Formule 1. Polak zakończył tamten sezon na czwartym miejscu w klasyfikacji generalnej, zaś jego zespół BMW Sauber był drugim wicemistrzem za Ferrari oraz McLarenem. Dla fanów Roberta to ten sezon był jednym z najbardziej emocjonujących sezonów w jego karierze, ponieważ przez długą część sezonu wydawać by się mogło, że Robert będzie w stanie walczyć o Mistrzostwo Świata. BMW Sauber z Robertem na czele zaczęło sezon w Australii w bardzo dobrym stylu. Robert był najszybszy w trzeciej sesji treningowej i zakwalifikował się do wyścigu na drugiej pozycji, a jego partner zespołowy Nick Heidfeld na piątej. Jednak w wyścigu Robert był jednym z 13 kierowców, którzy odpadli. Polak musiał wycofać się po kolizji z Kazukim Nakajimą, który dosyć mocno uderzył Roberta. Nick Heidfeld skończył wyścig na drugim miejscu 5 sekund za pierwszym Lewisem Hamiltonem. Australia pokazała, że samochód BMW od początku sezonu był na tyle szybki, że mógł konkurować z McLarenem i Ferrari. Kolejnym wyścigiem było Grand Prix Malezji, gdzie Robert zdobył swoje pierwsze podium w tamtym roku, kończąc na drugiej pozycji zaraz za Kimim Räikkönenem. To ponownie pokazało, że samochód BMW był w stanie walczyć o najwyższe lokaty. Prawdziwym pokazem prędkości Roberta, jak i jego samochodu, był wyścig o Grand Prix Bahrainu, gdzie Polak po raz pierwszy wygrał kwalifikację, będąc o 300 sekundy szybszy od Felipe Massy w Ferrari. Wyścig ten Robert ukończył finalnie na trzecim miejscu za oboma kierowcami Ferrari, zyskując drugie podium z rzędu. Tym samym po trzech wyścigach sezonu Robert był czwarty w klasyfikacji generalnej. Trzy następne wyścigi w Hiszpanii, Turcji oraz Monako także okazały się bardzo dobre w wykonaniu Roberta. W dwóch pierwszych zdobywał wysokie czwarte miejsce, zaś w Monako zdobył kolejne podium, dojeżdżając drugi za Lewisem Hamiltonem. Na tym etapie sezonu widoczne było, że zarówno BMW, jak i Robert Kubica są w ścisłej czołówce i tak naprawdę do pełni szczęścia w tamtym momencie brakowało im wygranej. Kolejnym wyścigiem było dobrze wszystkim znane Grand Prix Kanady. Generalnie od początku weekendu Hamilton był faworytem do wygrania wyścigu. Bez żadnych problemów zdobył pole position z dużą przewagą nad drugim Kubicą. Lewis zaczął wyścig bardzo dobrze i zapowiadało się, że go wygra. Jednak jego dominacja w wyścigu zakończyła się przedwcześnie, gdy na 17 okrążeniu wyjechał samochód bezpieczeństwa. Kierowcy zjechali do boksów i wyszło tak, że Räikkönen po pitstopie został wypuszczony w taki sposób, że pod koniec alei serwisowej był dosłownie obok Roberta Kubicy. Wtedy zapaliły się czerwone światła sygnalizujące brak możliwości wyjechania z pit lane'u na tor, więc oboje się zatrzymali. I wtedy właśnie doszło do pięknego manewru Hamiltona, który wjechał w tył szczęśliwie Räikkönena, gdyż nie zauważył czerwonych świateł i tego, że kierowcy przed nim się zatrzymali. Wjeżdżając w Räikkönena, Hamilton wyeliminował zarówno siebie, jak i jego. To tak naprawdę otworzyło drogę do zwycięstwa Robertowi. Robert musiał przebić się z 10 miejsca, co kosztowało go sporo wysiłku, jednak finalnie Polak Rodak stanął na najwyższym stopniu podium, a Nick Heidfeld dopełnił dublet kierowców BMW. W tamtym momencie usłyszeliśmy pamiętne: brawo, bravissimo, bravissimo, that's an historical win, Robert. You are leading the championship now. Po tym wyścigu Robert znalazł się na pierwszym miejscu klasyfikacji generalnej, natomiast BMW miało szansę na walkę z McLarenem i Ferrari o tytuł konstruktorów. Do końca sezonu zostało 11 wyścigów i tutaj część ludzi mogłaby pomyśleć, że Robert mógłby walczyć o mistrzostwo w tym sezonie. Niestety nie pomyślał o tym jego własny zespół. No, ja mam tylko nadzieję, że zespół zacznie pracować trochę też na moją korzyść, ponieważ ostatnie 3-4 miesiące chyba trochę przespaliśmy. Generalnie założenia BMW były takie, żeby w 2006 roku zdobywać punkty, w 2007 stanąć na podium, w 2008 wygrać wyścig, a dopiero w 2009 zdobyć mistrzostwo. Mieli to zrobić dzięki temu, że po Grand Prix Kanady BMW Sauber zawiesiło całkowicie rozwój swojego samochodu i przenieśli wszystkie swoje siły na rozwój samochodu na rok 2009. Przez to, że BMW Sauber nie poprawia już w żaden sposób swojego samochodu, forma ich kierowców wyraźnie spadła. Robert w tamtym sezonie zdołał być na podium jeszcze tylko dwa razy, w Walencji i Japonii. Było to oczywiście o wiele za mało, żeby zdołać walczyć o mistrzostwo z Hamiltonem oraz Massą, których bolidy odstawały względem samochodów Saubera. Finalnie oczywiście w tamtym sezonie swoje pierwsze mistrzostwo zdobył Massa. Finalnie oczywiście w tamtym sezonie swoje pierwsze mistrzostwo zdobył Hamilton. I tutaj rodzi się zasadnicze pytanie, czy gdyby nie zaprzestanie rozwoju samochodu na rok 2008, Robert mógłby zostać mistrzem świata? W sumie nie wiem, być może. Generalnie sezon 2008 daleki był od ideału zarówno dla Ferrari, jak i McLarena. Ferrari już wtedy popełniało beznadziejne decyzje strategiczne na miarę tych, które widzieliśmy w ostatnich latach. Massa także popełniał wiele błędów, przez które na przykład nie dojeżdżał do mety. Hamilton był daleki od ideału, co widzieliśmy na przykład w Kanadzie, gdzie powinien był wygrać.
Możemy przypuszczać, że gdyby nie porzucono rozwoju samochodu BMW Sauber, to Robert Kubica miałby faktycznie szansę na realną walkę o mistrzostwo. Robert wielokrotnie mówił o sytuacji w tamtym okresie i o tym, że jego zespół nie przykładał się do rozwoju bolidu na 2008 rok. Bardzo dramatyczny wyścig, wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku, ale coś stało się podczas drugiego postoju, co dokładnie? Nie wiem, trzeba się zapytać zespołu. Robert stracił matematyczne szanse na wygranie mistrzostwa w przedostatnim wyścigu sezonu, natomiast w ostatnim wyścigu nawet nie zdołał zapunktować. Finalnie zdobył on czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej, będąc za Kimi Räikkönenem, który pomimo posiadania tej samej ilości punktów co Robert, był przed nim przez to, że miał więcej zwycięstw na koncie. BMW nie zbudowało także mocnego samochodu na rok 2009. Kolejny sezon wiązał się ze sporymi zmianami regulaminu technicznego, do których zespół Polaka się nie przygotował należycie i finalnie Robert zakończył tamten sezon na 14 miejscu. Jak później potoczyła się kariera Roberta, wszyscy dobrze wiemy. Możemy śmiało powiedzieć, że BMW Sauber pogrzebało jedyną prawdziwą szansę Roberta Kubicy na mistrzostwo Formuły 1 w jego karierze.